Bo 165 to oczywiście jedynka, czyli energia maga, który kształtuje ten świat. Dlatego ten przykład, gdy ludzie siedzą, obserwują, co się dzieje w telewizji, co jest im prezentowane, biorą udział w takich igrzyskach, co zasilają poprzez swoje myśli, może nawet słowa, a może nawet działania. Energia 6. Kochankowie, czyli zamiast dzielić, połączyć, przekształcić słabości w siłę. Jedno z przesłań mojego powołania, bo mam ich kilka, ale jedno z mojego powołania, jedno przesłanie to jest właśnie przemienić wszystkie słabości w siłę. I taką słabością dzisiaj było również, ach nie, dzisiaj jednak odwołam tę ceremonię, bo nie czuję się tak w pełni na siłach. Przemieniłam tę słabość w siłę, bo jestem dzisiaj tutaj z Tobą. A mogłam przecież sobie powiedzieć, a odpuszczę sobie. Co się stanie, jeżeli ta jedna ceremonia znów będzie przesunięta? A wiele się stanie, bo to jest takie futrowanie, karmienie tego czarnego wilka, tej negatywności, tego wygodnictwa, tego lenistwa, tego takiego pozwalania sobie na wszystko, braku kontroli nad sobą, nad swoim ciałem, czyli karmienie słabości. Bo jeżeli mamy coś zaplanowane, chcemy coś zrealizować i nagle sobie pozwalamy na takie momenty słabości, raz, drugi, trzeci, dziesiąty, to w pewnym momencie może stać się to nawykiem. I tak wielu ludzi ma taki nawyk. Ludzi, którzy nie są w stanie nic osiągnąć w swoim życiu, zrealizować czegokolwiek, bo stale pozwalali sobie na momenty słabości i w pewnym momencie to przejęło władanie nad ich życiem. Dyscyplina, systematyczność i radość z pokonywania słabości, przemieniania ich w siłę. Może to również jest wskazówka dla Ciebie dokładnie w tym momencie.